Myśl o rzeczach dobrych, a staną się rzeczywistością. Nie myśl o rzeczach złych, by to nie one się wydarzyły. W każdej sekundzie życia jesteś tym i robisz to, o czym myślisz. Nic nie jest samo w sobie, ani złe, ani dobre. Czyni je takim nasze myślenie. Życz bliźnim tego samego, czego życzysz sobie. Oto klucz do harmonii w stosunkach międzyludzkich. Mieć sukcesy to znaczy żyć pomyślnie. Kiedy żyjesz w zgodzie ze sobą i ze światem, kiedy z radością oddajesz się ulubionej pracy, jesteś człowiekiem sukcesu. Ktoś, kto czuje się bogaty, będzie jeszcze bogatszy. Ktoś, kto czuje się biedny, straci i tę ostatnią odrobinę mienia. Jesteś niczym kapitan przy sterze. Jego zadaniem jest dawać właściwe polecenia. Ty również musisz myślami i wyobrażeniami wydawać odpowiednie rozkazy podświadomości, która kieruje całym twoim losem. Nie zapominaj, kto się czuje bogaczem, ten nim jest. Twoja podświadomość jest jak bank, jak sponsor twoich pragnień. Ile pragnień i myśli wpłacisz na to konto, czy obracać się będą wokół bogactwa czy nędzy, tyle ich, dobrych albo złych, pomnoży się z wysokim procentem. Wybierz więc dobrobyt i dostatek. Żeby dostąpić przebaczenia, trzeba najpierw przebaczyć samemu sobie. To, co ludzie uważają za śmierć, to tylko wyprawa w inny, nowy wymiar życia. Jeśli ktoś jednak uczciwie przyjrzy się własnemu wnętrzu, charakterowi i zachowaniu, znajdzie tyle wad i słabości, że do końca życia będzie miał z czym walczyć. Gdybyś musiał być dobry, gdybyś musiał kogoś kochać, to nie byłaby miłość. Byłbyś automatem. Mamy wolność wyboru, możemy dawać miłość lub nie. Człowiek zmuszony kochać, nie kocha. Cierpliwość, dobroć, prawdomówność, pokora, uczynność, spokój, harmonia i miłość bliźniego to cechy, które nie starzeją się nigdy. Kto podtrzymuje w sobie te przymioty, zachowa zawsze w duchu młodość. Pamiętaj, że podświadomość nie docieka, czy twoje myśli są dobre, czy złe, słuszne, czy błędne. Ona tylko reaguje zgodnie z naturą twoich myśli i wyobrażeń. Jeśli uznasz, że coś jest prawdą, choć w rzeczywistości jest to pogląd błędny, podświadomość go przyjmie za słuszny i spowoduje określone skutki. Poprzez zmartwienia i lęki możesz zakłócić rytm serca, płuc i innych narządów. Wypełnij podświadomość harmonijnymi, zdrowymi i uspokajającymi myślami, a wszystkie funkcje twojego organizmu szybko się unormują. Pilnuj, żeby twój umysł nie poszedł na emeryturę. Tak jak spadochron znaczy coś tylko wtedy, jeśli się otworzy, tak i ty musisz się otworzyć na nowe pomysły. Bóg wcale nie chce, byś mieszkał w ruderze lub chodził głodny. Bóg chce, byś żył szczęśliwie i odnosił sukcesy. Twój umysł bowiem działa dedukcyjnie. Jeśli myślisz o rzeczach dobrych, takie też rzeczy ci się zdarzają. Jeśli zaś w twoim umyśle dajesz miejsce rzeczom złym, nie dziw się, że ci się nie układa. Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los. Strach to tylko myśl. Cudze słowa i czyny mogą urazić cię tylko wtedy, kiedy im na to pozwolisz w myślach i uczuciach. Rób tak, jakby to już było rzeczywistością, a stanie się nią. Podświadomość ma niezawodne sposoby na rozwiązanie każdego problemu. Starzejemy się wtedy, gdy tracimy zainteresowanie życiem, kiedy przestajemy marzyć, szukać nowych prawd i zdobywać nowe światy. Strach przed pójściem naprzód sprawia, że stoimy w miejscu. Wielu ludzi ma szczególną chorobliwą skłonność do potępiania siebie, a zarazem użalania się nad sobą. Twoim największym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobrażenia. Twoja podświadomość pomnaża wszystko, co jej powierzysz.
Bywają 30-letni starcy, a także 80-letni młodzieńcy. Lepiej nauczyć się żyć teraźniejszością, niż czekać na szczęście w przyszłości. Dzień wczorajszy dzisiaj jest tylko wspomnieniem, a jutrzejszy dzisiaj jest tylko marzeniem. Niech dzień dzisiejszy obejmie przeszłość cichym wspomnieniem, a przyszłość miłością i oczekiwaniem. Twój strach to nic innego, jak pragnienie poczucia bezpieczeństwa i znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji. Masz wolny wybór. Wybierz pomyślność i zdrowie. Od ciebie zależy, czy będziesz życzliwy, czy nie. Bądź uczynny, pogodny, życzliwy, ujmujący, a cały świat stanie się taki dla ciebie.